Szanowni Państwo, Jerzy Wasowski, też nie jest. No to może w takim razie kuzyni? Nie, nie kuzyni, ale ojciec. Ojciec był, Szanowni Państwo, Józef Wasercuk, ojciec Jerzego Wasowskiego, jest absolwentem jednego z pierwszych roczników Staszyców. Dokładnie matura 1902, to więc mamy chyba pełne prawo sięgnąć do dzieł wybitnego syna naszego absolwenta. Za chwilę przed Państwem wystąpi Marta Bijan, uczennica trzeciej klasy politologicznej, która próbuje swoich sił w kompozycji, pisze teksty oraz była uczestniczką programu X Factor, w którym to programie zajęła drugie miejsce. Dla nas jest zwycięzcą, dla nas była finalistką, Szanowni Państwo. I w wykonaniu piosenka z muzyką właśnie Jerzego Wasowskiego, Ja dla Pana czasu nie mam. Tancerze, którzy pojawią się na scenie, to Sylwia Warden i Aleksander Siuczeński oraz Ludwika Pudełko i Michał Duda. Zapraszamy! I tak trudno go.
tak, adoratorów wielu, ale żaden z nich nie, dobrze. W każdym razie chciałam tutaj przytoczyć pewną historię. Pewnego dnia, mniej więcej jak byłam chyba w drugiej klasie liceum, poszłam na jednolekcyjne wagary, na których to spotkał mnie. Oli nie było na pierwszej, jak na matmie się nie było. Tak, spotkał mnie pan dyrektor, jak powtarzałam słówka z języka niemieckiego i zaprosił mnie, żebyśmy... Gdzie to było? Było całkiem niedaleko torów. Na ulicy Kilińskiego, szanowni państwo, tam na była wychodząca sobie, ona siedziała na ławeczce i się uczyła niemieckiego podczas matematyki. Tak, zaprosił mnie pan dyrektor na wspólną podróż do szkoły, podczas której podróży przepytywał mnie ze słówek z niemieckiego. Moje odpowiedzi niestety nie były celujące, co powiem szczerze, może nie do końca do dzisiaj się zmieniło. Natomiast za każdym razem... To pan dyrektor też się na ósmą do pracy spóźnił? Za każdym razem, jak widziałam się z panem dyrektorem, czy na korytarzu, albo w sekretariacie, usłyszałam pytanie: Ola, i jak tam twój niemiecki? Chciałam, proszę państwa, zaprosić... Bo dzisiaj też pan dyrektor pierwszy co odpowiedział, jak zobaczył Olę: Ola, jak tam niemiecki? Właśnie, a jak twój niemiecki w ogóle? No już przed chwilą powiedziałam, bo pan najwyraźniej mnie nie słuchasz. W każdym razie bardzo serdecznie chciałam poprosić pana dyrektora na scenę. Wielkie brawa dla pana Tomasza Szejnowskiego. Nie spodziewał się, że tak nie wiedział, szanowni państwo, tego nie było w scenariuszu. Ale dziś pan dyrektor nie będzie musiał nic mówić, a już zwłaszcza po niemiecku. Specjalne miejsce. Ławeczka z ulicy Kilińskiego, prawie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę sobie usiąść wygodnie. O, dziękuję. Oj, nie.